Cześć, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. A wam pokażę, gdzie jestem, bo jestem na wakacjach. Takie piękne tereny na samym krańcu Mazowsza, dokładnie 43 km od granicy z Białorusią. Spaceruję sobie po bezkresnym polu. No i tutaj ogólnie nie będę opowiadał o po co zrobiłem właśnie ten sobie film, że spaceruję po polu. Chcę wam powiedzieć, co ogólnie kombinuję. Kupiłem hub USB Baseus Lite. Niech was nie zmyli. Jedna gwiazdka. Zobaczmy, co tu gościowi nie chodziło. Tak. Hub 4 w 1. Baseus Lite Series. USB-C, myślnik C. 4 razy USB 3.0 plus USB-C. Ten USB-C to jest zasilanie tego i komunikacja z komputerem. Nie będę, powiem, tego czytał, bo to chyba każdy sobie przeczyta już podczas oglądania filmów. Ja tylko będę przewijał. Nie, no powiem wam szczerze, fajnie to wygląda. Błyskawiczny transfer plików. Kurde, dlaczego ma być niebłyskawiczny? Wszystko zależy od, powiem wam tak, od szybkości obsługi waszego chipsetu, procesora. Im lepszy procesor, tym transfery są jeszcze lepsze, im szybszy mostek, tak samo. No, proste i dziesiąte. I tak samo, jeżeli macie dysk szybki M2, to tak samo będzie wszystko dobrze działać. Punkt and play. No. Nie trać czasu na skomplikowaną konfigurację urządzeń. Hub usługuje system Punk and Play, co oznacza, że wystarczy po prostu podłączyć go do komputera lub laptopa. Co więcej, produkt ten jest kompatybilny z większością popularnych systemów operacyjnych jak Windows, którego nienawidzę, macOS, do którego nie jestem przekazany, oraz Linux, którego uwielbiam ponad wszystko. O statusie urządzenia powiadomić się wbudowany wskaźnik świetlny. Jak miecz świetlny Jedi. Nie no, ja se robię. No widzicie, jest kompatybilne urządzenie z Linuxem. A o to mi właśnie głównie chodziło. Żeby urządzenie było kompatybilne z systemem Linux. Co tu jeszcze? Funkcja OTG. To tego to sobie przeczytajcie, bo już nie będę tego czytał. Nie chce mi się. Niezawodne działanie. No, zgadza się równy. No, 5V, 3A, a to te dwa dyski to nie będą, nie wiadomo ile tego ciągnęły prądu. Przemyślana konstrukcja, tworzywa ABS, absolutny brak systemów. Ochrony. Nie, powiem szczerze, to da się z tego naprawdę fajnie zrobić. Co tu mamy? Liczba portów 4, 5 gigabitów USB-C, znaczy USB-C wtyk ładujący, ładująco zasilająco przesyłowy. O, tak to ujmę. Standard portów USB 3.0, pasywny, raczej aktywny, nie pasywny. Standardowe wymiary. Co tutaj panu się nie podobało? Tak, hub jest aktywny, a nie pasywny, do tego nie ma wejścia USB-C, tylko jest to USB-C, zasilające zewnętrzne, ten hub, opis mylny. No, dajmy na to, że w Morele czasem piszą goście na prani proszkiem do pieczenia, więc oni mogą się nieźle mylić. Dobra, to teraz jedziemy dalej z tym koksem. I wam pokażę co innego, gdzie ja tego złoma mam. I mój, o, to jest mój monitor, który kupiłem. Jest. Kupiłem dwa takie adaptery na USB do dysków SATA SSD do komputera, do tej swojej właśnie zatoki na dyski, którą mam przekręconą od spodu do blatu biurka.
I powiem wam szczerze, że fajnie to nawet wygląda. O, tu mamy przedstawienie, jak to ma wyglądać. Wiecie, powiem, mogłem kupić sobie specjalny ten, który by po prostu chodził na tej zasadzie, że mógłbym dyski 3,5 cala, czyli wiecie, standard po prostu mechanika zasilać. No ale to już wiecie, musicie mieć specjalny zasilacz, bo dysk mechaniczny pobiera 12 V zasilania. A ja idę w energooszczędność i ja ogólnie mam jeden dysk, który jest mechanikiem, ale on jest do pewnej rzeczy. Ten dysk 2 TB Seagate'a Barracuda, on służy tylko na przechowywanie migawek systemowych, czyli kopii systemu, obrazu systemu w programie linuxowym TimeShift, który pozwala dzięki temu oszczędzić wasz czas, jak w razie jakby się system wywalił na czymś, albo jakaś aplikacja i coś by się psuło non-stop, bliżej w TimeShift'cie, przywracacie sobie daną migawkę do stanu przedawaryjnego i dzięki temu unikacie nie wiadomo jakich kataklizmów. No. Nie powiem wam szczerze, %90 5 gwiazdek dało, bardzo fajnie. Poczytajcie sobie, bo już mi się nie chce. Powiem wam tak, z tego co zwizualizowałem sobie w umyśle i wrzuciłem to po prostu na symulację, to wychodzi, że te adaptery z tym hubem USB podpięte wszystko do mojego komputera z Linuxem, wszystko powinno doskonale działać i nie mieć żadnych problemów z niczym. Ale wiecie, życie czasem bywa mylne. Powiem szczerze, że sprzęt Uniteka używam już od iluś lat. O, patrzcie, jeszcze jest kompatybilność wsteczna. Jak miło. I jeszcze nigdy się nie zawiodłem. A miałem te adaptery chińskiego pochodzenia i wielokrotnie miałem tak, że one się potrafiły nieźle psuć i dupa zbita z nich była po prostu. No. Coś wam fajnego pokażę. Idę przez uprawy Aronii i normalnie można się nażreć do oporu tego. Idę sobie zbadać, co jest w tamtym lasku. No. Więc wracając, to powiem szczerze, że w sumie wydałem na wszystko 160 zł. I nawet będzie film z montażu wszystkich elementów, bo ja też jestem ciekawy, powiem wam szczerze, jak to będzie. Jestem bardzo ciekawy, powiem wam szczerze, moi mili, jak to będzie działać. Nastawiam się na ogromne transfery, no bo wiecie, że USB-C, a ja, mój procesor wspiera USB-C, więc transfery mogą być nawet ciekawe. Ja nie, wiecie, ja nie oczekuję, że to będzie 5 gigabitów od razu za papier i tak dalej. Bo to jest fizycznie niemożliwe. To jest tylko marketing. 5 gigabitów na sekundę. Wiecie, jakby wszystko chodziło naprawdę 5 gigabitów na sekundę, to weźcie sobie wyobraźcie, jaki kontroler by musiał tam siedzieć i to kontrolować. I na pewno by musiał być chłodzony jakoś. Albo pasywnie, albo aktywnie. Bo fizycznie nie ma możliwości, żeby on się nie grzał. Więc no, powiem wam szczerze, zapowiada się naprawdę to bardzo ciekawie i może być fajnie. I mogą być dosłownie niezłe, jak to mówi bardzo z kanału Świat Linuxa, dziwne bugi, kernele i takie inne rzeczy. Naprawdę, jest, powiem szczerze, pozdrawiam was wszystkich, trzymajcie się.